Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym odcinku z serii Syberia, być może nawet przedostatnim. Zobaczymy jak się tutaj uwiniemy, mam nadzieję, że nie będziemy tego zbyt za bardzo rozwlekać. Znajdujemy się w nowej miejscówce, i znowu telefon, wybaczcie. Halo? Co Ty sobie wyobrażasz, Kate? Chciałem świeżych informacji, chciałem wyników! Oczywiście, panie Marson, wszyscy chcemy. Tak naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety nie ma dalszych postępów. Kate, nie wydaje mi się, żebyś rozumiała powagę sytuacji. Universal Toys siedzą mi na karku i nie popuszczają. Nie mogę ich dłużej zwodzić. Stawiasz naszą firmę w dziwnej sytuacji. Bardzo mi przykro, ale kilka niepowodzeń spowodowało, że musiałam czasowo zmienić plany mojej misji. Panno Walker, stąpa pani po cienkiej linii. Nie muszę chyba powtarzać, że to sprawa o priorytecie klasy A, numero uno, gorąca! Doprawdy, zdaję sobie z tego sprawę, panie Marson, ale proszę mi wierzyć, że robię wszystko, co w mojej mocy. Ta misja to nie jest bułka z masłem. Weź sobie wszystkie bułki i zjedz je, gdy wrócisz do domu. Gdy następnym razem zadzwonię, chcę usłyszeć coś konkretnego, coś pewnego. Chcę wyników, rozumiesz? Wyników! Tak, panie Marson. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w miejscówce, w której prawdopodobnie przebywa Helena Romański. Natomiast my będziemy musieli się jakoś do niej dostać. Nie będzie to łatwe, no ale jako, że grałam w Syberię niejednokrotnie, to myślę, że tu nie będzie problemu. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, madam. Witamy w hotelu Kronski. Nie wydaje mi się, aby pani robiła rezerwację, prawda? Cóż, nie szkodzi. Mamy kilka wolnych pokoi z widokiem na morze. Jak dotąd najlepszy, to... Tak naprawdę to nie miałam zamiaru zostawać w Aralbadzie. Rozumiem, więc tak to wygląda. W czym wobec tego mogę pomóc? Pozwoli pan, że się przedstawię. Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem przysłanym przez wiodącą amerykańską kancelarię prawniczą w celu przeprowadzenia sprawy spadkowej. Ach, miło mi panią poznać, panno Walker. Felix Śmietana. Do usług. Jestem recepcjonistą w tej placówce. A tak pomiędzy nami to pełnię tu także często funkcję głównego menedżera. Ach, to miejsce nie jest już takie jak dawniej. Mimo to hotel robi wrażenie. Jest okazały na staromodny sposób. Powinna pani zobaczyć, jak okazałe są nasze pokoje. Przez ponad wiek gościły wielkich tego świata. Życzy pani sobie jeden? Nie, nie trzeba, dziękuję. Nie zostaję, muszę ruszać dalej, jestem umówiona. Dobrze, w tej sytuacji nie ma nic, w czym mógłbym pomóc. Chciałabym spotkać się z kimś, kto tu mieszka. To bardzo niezręczne. Żaden z gości nie wspominał, że oczekuje kogoś. Nie może się pani zjawiać o tak. Mamy tu surowe zasady. Obecnie hotel nie jest tak otwarty na nieoczekiwane wizyty Magdy, Zofii czy Krystyny. Proszę, ja muszę z nią porozmawiać, to bardzo ważne. Gdyby to było ważne, mogła pani zadzwonić do hotelu. Ludzie przyjeżdżają tu wypocząć, uciec od świata, który nie kręci się teraz za dobrze. Nie będę jej już dłużej zatrzymywał. Miłego dnia, madam. Szczerze, gdybym mogła zadzwonić i zrobiłabym to, ale nie mogłam, więc proszę nagiąć troszeczkę zasady. Madam, w tym hotelu nie naginamy niczego dla nikogo. Z całym szacunkiem. Proszę pana, czy mógłby mi pan pomóc? Przykro mi, madam, ale służę pomocą tylko gościom hotelowym. Cóż, pozwolę sobie powiedzieć, że pomagając mi pomoże pan również jednemu z pańskich gości. Madam, nie pozwolę wodzić się za nos. Słyszy pani? Proszę mi powiedzieć, czy był tu kiedyś pewien Hans Vorarlberg? W sanatorium? Tak, właśnie tu. Przykro mi, ale nasz hotelowy rejestr jest ściśle tajny. No proszę, to nie jest przecież tajemnica państwowa. Jeśli pozwolę pani zajrzeć do rejestru, to co niby będę z tego miał? Moją dozgonną wdzięczność. Tego się właśnie spodziewałem. Adieu, madame, jak mówią Francuzi. Zazwyczaj podróżuję wspaniałym pociągiem mechanicznym. Czy nie ma tu przypadkiem stacji? Czy można tu dojechać pociągiem? Oczywiście, że jest. Co miała pani na myśli?
Jeśli się nie mylę, to chyba pani Balon nadyma się w ogrodzie hotelowym. Ach tak, sterowiec. Ten jest trochę inny. Pożyczyłam go, by móc dostać się do Aralbadu i powrócić. Nieważne. Proszę jednak go stamtąd zabrać i to szybko. Takie urządzenie na trawniku może przysporzyć palpitacji mojej klienteli. Szkoda, że w pańskim hotelu nie ma zbyt wielu gości. Nasze dni chwały odeszły wraz z przeszłością. To wszystko. Czy to pana nie smuci? A powinno? Dawno temu spotkałem najwspanialszych z najlepszych. Teraz mam wspomnienia. Słodkie wspomnienia. Okej, moi drodzy, niestety tutaj gość w recepcji jest tak niemiły. Cóż, mimo wszystko dziękuję. Do usług, madam. Byłby miły tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozmarowalibyśmy kasą i skorzystali z jego usług. W każdym bądź razie na chwilę obecną on nam tutaj nigdzie nie pozwoli niestety przejść, natomiast możemy sobie tutaj otworzyć szafkę schowek w zasadzie, w którym, słuchajcie, są mydliny. I te mydliny będziemy musieli wyrzucić do fontanny. No i po prostu zmusić tutaj gościa, żeby wyszedł na zewnątrz i zaczął sprzątać. No nic innego nie pozostaje nam, aby odwrócić jego uwagę. To jest taki detergent, no. Teraz zobaczycie, jak się będzie pienić. Proszę bardzo. Teraz idziemy, słuchajcie, zmusić go, żeby zerknął tu na zewnątrz, a dokładniej otworzymy zasłonę. Chodźmy zadzwonić jeszcze w dzwonek. Nie kwapi się zbytnio, żeby tu podejść. Bardzo dobrze. Proszę pana. Znowu pani. Posuwa się pani za daleko. Ostrzegam jeszcze raz i... Ale co do diabła tam się dzieje? Dlaczego zawsze, gdy mam nawał roboty, przytrafiają się takie rzeczy? Okej. Gość niech, słuchajcie, sobie tutaj sprząta. Natomiast jest tutaj dość sporo pomieszczeń, wbrew pozorom, które moglibyśmy zwiedzać, ale ja się tutaj ograniczę jednak, dlatego że nie chciałabym za bardzo, żeby ten odcinek trwał wieki. Podejdźmy sobie może tutaj do księgi gości, bo to nas tak najbardziej interesuje. Tutaj zaczynają się daty, tu są wyjazdy, status, klient, imię, nazwisko, daty, kiedy ktoś przyjechał. Helena Romańska, ale pisze tylko, że była gościem, a rezydentem. Helena Romańska, rezydent. Kochani, od 1981 i ona nie wyjechała, ona jest do teraz. Natomiast zobaczcie, Hans Wollerberg był w 81 również. W tym samym czasie przebywał aż do 1985 roku i był rezydentem. Natomiast tutaj proszę, żebyście zwrócili uwagę na numer, kochani, to jest kod rezydenta. Kod rezydenta Heleny to 1270 i to, moi drodzy, musimy zapamiętać. Czy coś tutaj jest jeszcze, na co powinnam zwrócić uwagę? Nie. Nie, kochani. Jedyne co to jeszcze przycisk. Tak,
ale jeszcze nie wzięłam sobie ulotki, słuchajcie. Hotel Kroński, Hotel Edenor. Grupa hoteli Edenor to sieć usługi hotelarskich o długoletniej tradycji. Pierwszy Edenor otwarto w Paryżu w 1928 roku. Obecnie niemal w każdej stolicy europejskiej posiadane prestiżowe hotele usytuowane w centrach historycznych. Każdy z naszych obiektów jest wyjątkowy. Pałace, posiadłości i okazałe budynki po odrestaurowaniu odzyskały swój dawny blask i przemieniły się w luksusowe apartamenty hotelowe. Hotel Edenor są doskonałym miejscem do rozpoczęcia zwiedzenia stolicy. Korzystając z wysokiej jakości zakwaterowania oraz pierwszorzędnej obsługi, odkryjecie Państwo piękno spuścizny narodowej architektury. Gwarantujemy pełen komfort. Bla, 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 bla. Nieważne. Najważniejsze jest, słuchajcie, ten numer telefonu. To jest numer telefonu tutaj do recepcji. Albo i niekoniecznie. W każdym razie jest numer telefonu, z którego będziemy musieli skorzystać. Ja już nie pamiętam w sumie, do kogo to jest stricte numer, ale zobaczymy. Przekonamy się, jeżeli będziemy pod ten numer dzwonić, prawda? Na razie na chwilę obecną jest tam no, to niepotrzebne. Otworzyliśmy sobie tutaj tą bramkę tym przyciskiem. I dokładnie tutaj na chwilę obecną musimy się udać. Słuchajcie, zobaczcie, jakie luksusy. No coś po prostu wspaniałego. Trochę mi to takie greckie baseny przypomina. Przynajmniej jest tutaj taki styl zachowany troszkę. Tutaj będzie można podejść, ale to dopiero później, moi drodzy. Na razie jest nam to niepotrzebne. Ta brama prawdopodobnie jest zamknięta, ale my się do niej dostaniemy w swoim czasie. Już niebawem. Drzwi są zamknięte. Dobra, chodźmy na razie tu na koniec korytarza. Będziemy się, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku bawić w barmankę, chyba że nie w dzisiejszym, tylko następnym. Zobaczymy, jak wyjdziemy z czasem. O, mam kieliszek. Specjalnemu, słuchajcie, rezydentowi trzeba będzie tutaj sporządzić wyskokowy trunek. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą alejkę. I teraz bodajże tutaj, na lewo. Czy tu jest coś do zabrania? Nie. Tam na razie, słuchajcie, nie idziemy. Podejdźmy sobie tutaj, do tego panelu. I teraz tak, no chciałabym się skontaktować z Heleną, prawda? No więc wpiszmy sobie ten jej kod pokoju. 1200, to było 70. Cholera! Nie działa. Tak jak przypuszczałam. Dokładnie, nie działa, ale coś jednak się zadziało. Już wam pokazuję, co. Podejdźmy sobie do tej bramy z powrotem i patrzcie, ona jest otwarta. To jest tak jakby, słuchajcie, przebieralnia. Przebieralnia tych wszystkich tutaj gości, którzy tutaj przebywają. Natomiast na ziemi leży karteczka. Podnieśmy sobie, cóż to jest? Hotel Kroński, karta dostępu, kod tymczasowy. To jest kod tymczasowy, być może jest coś nie tak z tymi kodami naszych gości, więc warto by było może ten kod, który jest tutaj 0968, wbić na tamtym panelu. Tym się tutaj teraz będziemy, moi drodzy, posługiwać. Zobaczymy, gdzie nas to przepuści. Okej. 0968. No okej, słuchajcie, podziałało. Wchodzimy do środka. I tutaj, moi drodzy, żeby wyjść na zewnątrz, trzeba założyć maskę. Taka trochę maska jakby gazowa. Nie wiem, czy to chodzi po prostu o taki mróz, który jest na zewnątrz, czy to ostre powietrze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. W każdym bądź razie musimy użyć tej maski. Lecimy, słuchajcie, przed siebie. Bo spotkamy zaraz niesamowitego gościa, przebywającego w tym hotelu właśnie. Jaki ładny, słuchajcie, opuszczony statek. Proszę bardzo. A nie, jeszcze czekajcie, jeszcze czekajcie. Jeszcze chciałam wam pokazać, to jest taki naprawdę piękny widok. Zobaczcie, ślicznie to wygląda. Po prostu cudo. Nic się tu nie da zabrać? Chyba nie. Mimo, że to jest wszystko takie, wygląda na opuszczone, stare, zniszczone, ma to naprawdę
niesamowity urok w sobie. Okej, słuchajcie, pogadajmy. To jest nasza Helena Romański. Madame Romański? Madame Helena Romański? Kim pani jest? Czego pani chce? Przykro mi, że przeszkadzam. Nazywam się Kate Walker. Przychodzę w imieniu Franka Malkowicza. Malkowicz? Ten stary niecnota? Jest pani jego krewną? Niezupełnie. Jest przyjacielem mojej matki. Powiedział mi, że może pani być tu, w Aralbadzie. Jestem prawnikiem z Ameryki. Czemu zawdzięczam pani wizytę? Przybyła pani z tak daleka. Sprawa musi być poważna. Istotnie. Zajmuję się niezwykle pilną i delikatną sprawą. Właśnie opuściłam... Później, moja droga, później. Trochę boli mnie głowa. Te hotelowe maski są dość niewygodne. Muszę wrócić do środka. Proszę, bądź tak miła i zawołaj mego pokojowego. Pokojowego, oczywiście. A jak mamy zawołać pokojowego? Aha, poczekajcie, wiem jak. O, jest. Znowu tu jesteś? Jak śmiesz pokazywać się tutaj? Wynoś się, natychmiast! Proszę pana, muszę koniecznie odszukać. Pani Romański? Tak. Przepraszam. Kłamstwem się tu wdarła. Nieważne, jak się jest ostrożnym, zawsze znajdzie się intruz. O, ale to się już nie powtórzy. Wyleci stąd na zbity pysk, zanim się pani obejrzy. Mam nadzieję, że nie zdenerwowała pani zbytnio. Ależ Feliksie, nie bądź takim goburem. Ta pani jest moim gościem. Pani gościem? Ależ to niemożliwe. Ten wandal nie znał pani jeszcze przed 3 godzinami. Dość, Feliksie, zanim kogoś obrazisz. Pani Romański, proszę. Ta maniaczka pojawiła się tu wcześniej i chciała zniszczyć fontannę. Jeśli to nie był... Powiedziałam dość. Proszę traktować pannę Walker z szacunkiem godnym mojego przyjaciela. Nie ubliżaj jej i nie przeklinaj. Czy wyraziłam się jasno, panie Śmietano? Tak, tak, bardzo jasno, madame Romański. Proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny. Bardzo dobrze, Feliksie. Możesz odejść. Słuchajcie, strasznie nie przepadam za tym całym Feliksem. Dobra, musimy wezwać tutaj pomoc dla pani Heleny. Natomiast nie wiem, czy właśnie w tym powietrzu nie ma jakichś takich mega ogromnych zanieczyszczeń, przez które oni muszą nosić te maski. Dobrze, chodźmy tutaj zawiesić w innym miejscu ten dzwoneczek. I użyjemy go, natomiast mimo wszystko nic się niestety nie wydarzy. Tutaj. Okej. Pomoc dla pani Heleny na pewno słyszała bijący dzwonek, natomiast z jakichś przyczyn nie jest w stanie tutaj dotrzeć. Nasza Kate musi sama ściągnąć maskę. Nie wiem, czy da się to zrobić samemu. Po co się przeciążać? Dokładnie. I tam, moi drodzy, jest automat, jak mogłoby być inaczej. Automat, który ma pomóc panie Helenie tutaj dotrzeć na wózku. Na co jeszcze czekasz, James? Tylko mi nie mów, że znów nic nie słyszałeś. Dzwon rzeczywiście dzwonił, lecz pogoda jest bardzo wietrzna. To prawda, trochę wieje, ale co to ma do rzeczy? Madame tego nie rozumie. Mówi, że automaty nie potrzebują ochrony. Jednak moje mechanizmy nie znoszą tych słonych wiatrów. Boję się wyjść na zewnątrz. Czy moja maska mogłaby ochronić cię przed solą? O, z pewnością. Spotkałaś ją już, tę Helenę? Jaka ona jest? Czy pamięta Franka? Cześć, mamo. Tak, spotkałam ją.
A tak, mieszka w Aralbadzie. Podziękuj jeszcze raz Frankowi ode mnie. Na pewno, kochanie. Więc jaki jest ten Aralbad? Może Frank zabierze mnie tam kiedyś? To nadmorski kurort, mamo. Ale nie jest już taki jak dawniej. Byłabyś rozczarowana. Może masz rację. Więc kiedy wracasz do domu? Zakończyłaś już swoją misję? Jeszcze nie, mamo. Nie udało mi się odnaleźć spadkobiercy, którego szukam, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Helena Romański to trochę inna sprawa. Posłuchaj, Polczusiu, odnoszę wrażenie, że podążasz ślepą uliczką. Dlaczego po prostu nie wrócisz do domu, powiesz szefowi, że nie ma spadkobiercy i że zrobiłaś wszystko, co mogłaś? Voilà! Chcesz, bym do niego zadzwoniła? Mamo, proszę, nie wtrącaj się. Płacą mi za poszukiwanie Hansa Vorarlberga, ale ja chcę go znaleźć też dla samej siebie. Szczerze, jesteś uparta jak twój ojciec i nie mów, że mama cię nie ostrzegała. Nie martw się, nie będę. Dobrze, moi drodzy, mamy przed sobą Helenę i być może teraz uda nam się o wszystkim z nią porozmawiać. To dla mnie zaszczyt widzieć panią Madame Romański. Ludzie wiele mi o pani mówili. Ludzie wciąż o mnie mówią? Mój Boże. Oczywiście wszyscy mówili mi, jaka była pani wspaniała. Była pani przecież jedną z najznakomitszych śpiewaczek stulecia. Tak więc byłam, moja droga. Ale z pewnością nie przybyłaś tu, by grzebać w mej przeszłości. Tak jak powiedziałam, jestem prawnikiem i prawdę mówiąc, nie znam się na muzyce klasycznej. Ale po rozmowie z panem Borodinem i panem Malkowiczem bardzo pragnę usłyszeć pani śpiew. Spóźniłaś się, moje dziecko, o 10 lat. A jak się miewa drogi Frank? No powiedz, wciąż jestem na niego zła, że tak wyjechał do Ameryki. Nie gniewaj się, ale nigdy nie wierzyłam, że ci kowboje potrafią słuchać prawdziwej muzyki. Myślę, że nie śpiewa często. Czasem jakaś gala lub impreza charytatywna przesyła wyrazy gorących uczuć. Gorących uczuć? Ach, słyszałeś, James? Jest jeszcze ktoś, kto mnie kocha po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy nie twierdziłem inaczej, madame. A ten drugi gentleman, ten Borodin, miałam okazję go poznać? Tak. Kiedy śpiewała pani w Komkolsgradzie. Wspaniały recital, biorąc pod uwagę opinię dyrektora. Gdyby pani wiedziała, jak jest dotąd poruszony, to kolejny pani gorący wielbiciel. Muszę przyznać, że spotkanie z jednym z moich największych wielbicieli mogłoby uczynić dla mnie cuda, ale mój głos... nie mogłabym. Zostałam wplątana w pewną sprawę z powodu spotkania z panem Siergiejem Borodinem, dyrektorem leżącego na północny wschód stąd kompleksu przemysłowego Komkolsgrad. Ach, pamiętam tę fabrykę. To doprawdy ponure miejsce. Właściwie wszystkie one... Panie Romański, Borodin jest jednym z pani największych wielbicieli. Gdyby zechciała pani zaśpiewać dla niego, spełniłoby się jego największe marzenie. Śpiewać? Moje biedne dziecko, nie śpiewałam od lat. Czas zebrał swoje żniwo. Mój głos stał się jak ja sama, wyblakły i słaby, jak moje serce. O nie, czy nie posuwa się pani za daleko? Założę się, że pani głos nadal jest doskonały. Jesteś słodziutka, moja droga. Nie jestem jeszcze stara, ale patrzę rzeczywistości w twarz za każdym razem, gdy spoglądam w lustro. Teraz mogę powiedzieć, że śpiew to coś, co robiłam w przeszłości. Proszę zrozumieć, Madame Romański. Nigdy nie posunęłabym się tak daleko, gdybym naprawdę nie potrzebowała pani pomocy. Rozumiem, moja droga, ale zawodzi mnie zdrowie, jak i głos. Uwierz mi, nikt nie żałuje tego bardziej ode mnie. Mam dziwne przeczucie, że Hans Vorarlberg pojawił się tutaj. Znasz Hansa Vorarlberga? Niezupełnie. Szukam go, by załatwić sprawę jego spadku. Musiałam poszperać nieco w jego przeszłości, by trafić na jego ślad, więc teraz jest dla mnie kimś naprawdę bliskim. Pani go znała?
Tak, znałam Hamsa Vorarlberga. Słyszysz, James? Och, gdybym miała szansę znów spotkać Hansa, mojego Hansa. Mój Boże, co się z nim dzieje? Gdzie jest? Wśród zadanych tu pytań to jedno może okazać się trudne, madama. Przykro mi, nie mam pojęcia. Celem mojej misji jest jego odnalezienie, dlatego muszę wrócić do mego pociągu tak szybko, jak to będzie możliwe i wydostać się z Komkolsgradu. Więc nie możesz go odnaleźć bez pomocy pociągu. Pociąg to jeden z jego ostatnich wynalazków. Podobnie Oskar, automat maszynista. Mam przeczucie, że oni doprowadzą mnie do niego. Słyszysz, James? Mogę znów spotkać się z Hansem. Marzyłam tak długo o spotkaniu z moim najdroższym ukochanym. Gdybym tylko znów mogła śpiewać, gdybym była w Paryżu, zamówiłabym ten cudowny koktajl George'a. Tylko on wiedział, jak go przygotować. Prawda, James? Tak, proszę pani. Jak pani często wspominała, bez jego słynnego koktajlu pani paryskie tournée zostałoby prawdopodobnie odwołane. Nie rozumiem. Nadzwyczajna historia, moja droga. Grudzień był wtedy niezwykle zimny i mokry. Miałam tego wieczoru w operze grać rolę Tatiany, ale od rana nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Szalałam ze zdenerwowania. Nie wiem, jak barman z hotelu Moritz dowiedział się o moim nieszczęściu, ale przyniósł mi koktajl swojego pomysłu. Przedziwna mikstura, która okazała się cudownym lekarstwem. Mój głos powrócił natychmiast. Zdumiewające. Tego nam trzeba. Przygotuję pani szklaneczkę. Moje drogie dziecko, to niemożliwe. George nigdy nie podał mi swego przepisu. Uwielbiał trzymać swe tajemnice zawodowe. Mawiał, że czynią go niezastąpionym. Zamierzam przekonać go, by mi powiedział. Jeszcze nie spotkał się z siłą mojej perswazji. Pani życie musiało być wspaniałe, takie radosne. Ach, wspanialsze niż możesz to sobie wyobrazić. Przywykłam śpiewać najlepsze utwory w najlepszych teatrach całego świata. Królowie składali mi hołdy, zalecali się do mnie książęta. Dorośli mężczyźni padali na kolana, słysząc pierwsze nuty mojego występu. Mój głos kruszył kryształy i serca. Wiele serc. Nie jestem zdziwiona. Wtedy pewnego dnia choroba zabrała mi dar, który dało mi życie. Głos zaczął mnie zawodzić coraz częściej. Przysłali mnie tutaj, aby zadziałał uzdrawiający czar tego kurortu. Miałam odpocząć zaledwie przez miesiąc, ale miesiąc zamienił się w rok, a lata płynęły coraz dłużej. Wygląda pani doskonale. Dziękuję, moja droga. Tak, moi drodzy. To jest koniec, jeżeli chodzi o samą rozmowę z Heleną. Proszę teraz odpocząć. Dziękuję za wysłuchanie. To była prawdziwa przyjemność, moje dziecko. Jesteś czarującą, młodą damą, a rozmowa z tobą rozgrzała moje serce. Ten drink będziemy przygotowywać w następnym odcinku, natomiast już teraz przypomniał mi się ten numer telefonu na tej, zobaczcie, broszurce. To jest... Ale ja bym chciała to przeczytać. Co jest grane? Co jest grane? Jak ja mam to, jak ja mam, jak mam to przeczytać? Aha, przepraszam. Okej. Okay. To jest, kochani, numer telefonu właśnie, bo nam wiesz, to było w Paryżu. Do Paryża, do Francji trzeba zadzwonić. Tam właśnie pracował ten George, ten barman, który robił jej te wspaniałe drinki. Więc tak też zrobimy. Zadzwonimy pod ten numer telefonu. Czyli to jest tak, 464... 3, 3, 6, 4, 3. Dzwonimy. Halo? Czy to hotel Moritz? Recepcja. Czym mogę służyć? Chciałabym rozmawiać z panem George'em. Jest u was barmanem. Połączę panią z barem. Proszę zaczekać. Słucham, bar. Chciałabym rozmawiać z George'em.
George'em? Z panem George'em? Tak. Był barmanem w Mauricu w latach 50. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. Ale o co chodzi? Powiedziano mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę znać jego skład, to sprawa życia i śmierci. Chętnie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów, był najlepszy w swoim fachu. Zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi? Cóż, nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Tak, Paris Picking Shuffle, Deep Green Secret, Boko Boko, Blue Helena, Red Mambo... Helena? To ten! Blue Helena! Dobrze, niech spojrzę. Blue Helena, miarka wódki, miarka Blue Curacao, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć i gotowe. Doskonale. Bardzo panu dziękuję. Niezwykle mi pan pomógł. Dobrze, moi drodzy. Mamy już przepis na drinka. Będziemy mogli go przygotować w następnym odcinku. Myślę, że następny odcinek będzie już ostatnim. Ja wam na dzisiaj serdecznie dziękuję. No i co? Do usłyszenia, moi kochani. Pa, pa.